Cześć! 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 Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, ponieważ wcale nie zamierzamy gotować. Nic. Dzisiaj ugotują dla nas coś, a raczej usmażą naleśniki. Uwaga! Uwaga! Tadam! Emilka! Klara! Olek! Brawo! No to zaczynamy! Tu jest mąka i dodajemy potem jajka. Właściwie to jest byle jakiej kolejności. Tak. Jeszcze mleko. Powiedz proporcje na jedną porcję. Na jedną porcję jest mleka pół szklanki, 100 ml. Klara! A jajek jedno. A mąki? Klara! Trzy łyżki. Klara, zastanawiam się, dlaczego do naleśników dodaje się cukier, żeby były słodkie. No, proste. A po co dodaje się mleko? Chwileczkę. A dlaczego dodajesz jajka? Jak ja nie lubię jajek. Lubisz. Dlaczego? A co z naleśnikami? A mleko nie wiem. Dobra, jeszcze jeżeli chcecie, to możecie dodać sobie trochę soli i cynamonu. I cynamon? Tyle ile kto lubi. Ja lubię mało cynamonu i soli. Smakowało ci też dużo. Za dużo! To jest 5 porcji, Emilka. Dobrze, potem wszystko trzeba sobie zrobić miejsce. Miksować oczywiście. Zobacz, na co się jest ustawiony mikser. Mikser jest ustawiony na 7. Dobra. Nie za głęboko, ale nie powinno. Ja zawsze najpierw robię tak, że najpierw na górze miksuję, żeby mi się nie wyklapało nic, a potem zaczynam coraz dalej. Olejem smaruję obie patelnie. Nie jest karta zapomniana. Nie za dużo tego oleju. Oczywiście trzeba włączyć paliki. Ja daję na 2,5. Nalewam. Klara, no? A naleśniki można podgrzewać w bardzo dużej temperaturze? Nie wiem. My tutaj się mamy. No. Twoja mama się na pewno na tym zna. Lepiej. Tak, a rzeka tam musi. No, musi. No, no bo jest gorąca, naleśniki się nie usmażą. Co było? Klara, a w którym roku powstały naleśniki? Nie wiem. Może w internecie poszukaj. Mam jeszcze jedno pytanie. A umiesz smażyć dwa naleśniki na raz? Tak, zobacz. No. Ale ja kiedyś przez sekundę ten musiałam tu nalać, tu posmarować, tutaj przekręcić, tu zrzucić na talerz. Wow. Oczywiście naszykujcie sobie talerz, na zrobione naleśniki. Smażone przez dzieci? No. Olejami. Klara! Mógłbym zdjąć naleśnika? Ona musi siedzieć. A może byś chciał zrobić od początku, co? Naleśnika? No. Byś posmarował patelnię. No tak. Potem byś nalał, tak żeby się podgrzewało. Tak. Dobrze. Potem przekręcisz i potem zdejmiesz. Dobra, tutaj się tutaj posmaruj, ok? A olej? No tu. No posmaruj tym olejem, ok? Ale poko. Po całym tym. Całą patelnię, jeszcze tutaj. Klara, musisz chyba trochę słowa podszkolić. Tak, o tak.
całą. Chcesz ja weźmę? Smacznego. Mogę ja tą? Dobra, to posmarnij do końca. Teraz olej, patrz. Nalewaj. Dwie łyżki. Okej? Nie, ja mam. Macie, olej. Odłóżę. Smacznego. Lej, lej. Jeszcze drugą łyżkę. Zapraszam. Mogę dać? Zapraszam. Nie nade mną. Okej. Okay. Już mam jedno. Mogę nalać? Nalewaj. Czekaj, może z tej strony spróbuję. O. Okej, okay. Teraz sobie tutaj możesz tak przekręcić. Wziąć i przekręcić na drugą stronę. No przerzucaj. I teraz no, trochę... Tak. Łucja, nie, to mój... To nie jest trochę łatwe. No, to jest trochę trudne. Taka, która miesiączka? Tak, Emilkowa. Emilka, już zajmuj. Uwaga, 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 uwaga. Gorący nuklearny. O ja, cześć kaka. O! Tak jak zapowiadałyśmy na początku, my dzisiaj nic nie gotowałyśmy. Dzieci wspaniale poradziły sobie z usmażeniem naleśników, a teraz zabrały się do konsumowania. No, no. Kładę sobie ciało. Kakao. Jest kakao. 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 Kakao! Kaka. Albo kaka. O! Czyli ja. To jest kaka. O! Czyli ty. O! Kaka to ja. Żegnamy was, papa. A szczególnie wszystkie mamy i wszystkie dzieciaki i ich mamy. Papa! 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 Pa. Pa, pa. I zachęcam do moich i naleśników! I zachęcamy do robienia dzisiejszych naleśników naszych. Pa, pa! To naleśnik dla mojej mamy. Jacie uśmiechnięty! A to jest zwyczajny, podstawowy naleśnik dla mojej mamy. Dziękuję. Co, Łusie? My nadal nic nie robimy, słuchajcie. My tylko siedzimy. I zajadamy. Zobaczymy, kto pozmywa. Tego jeszcze nie ustaliliśmy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tata! Tak jest. Jeżeli podobają Wam się nasze filmy, zapraszamy Was do zasubskrybowania naszego kanału Bajeczne Smaki. A dziś już żegnamy się z Wami.